No i cześć, witam Was w dzisiejszej rozbiórce takiego wiernika. A dzisiaj będzie taki odcinek po śląsku, taki śląski, śląsko-gotka będzie. Jak to u nas po śląsku się mówi normalnie? Po śląsku ja jestem Polako-Czech, tak na granicy mieszkam. No to więc po śląsku będziemy godać 46 kilo o ten wiernik. No i ja idę go sobie rozpruwać. Bo mieliśmy kiedyś ustawkę ze zwyczajnym 50 i juriskrapem, że pod 8 minut muszę to rozebrać, by zwyciężyć. Juriskrap 8 minut 40 sekund, tak jakoś rozbierał to zwyczajnie 30 minut. No amator, jak zwykle. A zobaczymy, za jak długo ja rozbiorę to gówno. No, 4,6 kg wirnik, taki olbrzymi, to napędzał elektrownię jądrową. No i co? Liczy się wydobycie od pierwszego cięcia i oczywiście wszystko to będzie trzeba jakoś rozebrać. Więc co? Pod koniec potem policzę, czas wstawię. No i co? Zaczynamy. Zaczynamy wydobywać tą miedź. Kurde, ale chujowo to idzie. Oj, o, ciężko idzie, się co tu rozkurwiło ten koniec. Ja pierdolę. Trzeba szybko, bo tych dwóch gamów nie trzeba pokonać w rozbiorce wiernika. Szybko rozebrać tu, jak najszybciej. No co się stało z tym wiernikiem? No wszyscy wiedzą, co się stało, że po prostu do lawy mi spadł i tak się odpalił. Kurde, to jest amatorka, powiem Wam. Ale jako tako idzie. Dobra, nie jest źle. Miedź jako tako schodzi. Proszę Państwa. A chciałem godać po naszymu, tu będę godać po naszymu. Kurde, ale ten śrubowak taki. Tu nie jest, tu jest fajnie kupa. Fajnie kupa tu jest tej miedzi. Bardzo fajne. To jest fajne. Widzę tego tu tyła. Fajne, fajne, kurde, miedzi jak nie wiem co. Ostry wysuł, takie dziadostwo pierdolone wielki. To trzeba się z tym pomęczyć. Nie? Widać to dobrze, widać to dobrze. Technikusie. Szybko, szybko, bo czas ucieka. Przegrasz, kurę, z tymi dwoma amatorami. Oj, kurde, ale siłownia, powiem bum. Kurczę. Fuj. Ale będzie miedzi grubo. Grubo będzie miedzi. No kurde. Ale to jest ciężko. Dostać to gówno z tego. Się kurde gdzieś tu zacięło. No. Co jest, kurde, wyłoś. Wyłoś tu świnią. Miedziano. Gorsze będzie, jak będzie ostatni, nie? To będzie wstyd. Kurde. Trzymałem włosy. O, dobra, jakiś pojemnik szybko. Szybko pojemnik.
tu mieć. O, fajnie idzie. Po prostu zajebiście idzie. Pizdubiście, by kapitan Bomba powiedział. Rozbiórka na czas, to rozbiórka na czas. No, trzeba się nie użyć. Dłużej. By to wszystko wykiełbasić z tego. Proszę, jakie grube, kurde, druty. Druty grubaski. Wyłażę z tego. Zajebiste. To jest to. To jest to. Szybki zysk będzie, kurde. No, wiernik już prawie uwolony. O. Z tej miedzi. Tak. Jeszcze tu porę drutów podaję. Porę drutów tu je. Takie gówno się wysypało. Tak. Jest tutaj dwa druty. Tak, dobre, dobre je to. O kurde, to jest mieć piekno, to jest piekno mieć. Tu to mieć, cyk, do wiadra, cyk. Jestem bordelem trochę. Teraz miedzi je. Teraz tu. O kurwa. Kurwa, komu to trzyma jak chuj? Nie odryli. Kurwa, co? Ja pierdolę. Kurwa, miałeś lekko, będzie chujowo, będzie chujowo. O kurwa. Pierdolaj. Chyba chujowo wypalone, czy co? O. Ja pierdolę. Ale idzie chujowo. Idzie to źle. Kurwa. Ile już tego czasu. Kurwa. Juri mnie chyba przekonał. Kurwa, chyba chujowo wypalone jest. Ach, pierdolę. Ale idzie do dupy to. Nie da się wyciągnąć, kurwa. Nic, podaje się. Ten komutator kiedyś sobie szczypcami upierdolę. Nie mam nerwów teraz na to, po nocce jestem. Bez sił. Ale zważymy, kurwa. Trochę miedzi z tego gówna.
Ile wyszło z tego wirnika? 4,3 kg. Kurwa, jestem spocony. Dziura w podłodze, kurwa, i tyle. Ja pierdolę. I trochę chyba mało opaliłem ten wirnik, bo komutator się nie chce odkładać. Więc przegrałem tę walkę. Technikus jest trzeci. Pomimo silnych pogawędek, kurde, to tu się nie udało. Kurde, muszę szczypcami jakoś to. No ale to jest jasne, że to już przegram w tej wojnie między trzema zajebistymi złomiarami. Szczypcami, kurwa, takie kawałki pierdolone. Nie będę z tym teraz jebał. Sobie kiedyś indziej odrobię. O. Nie chcę to iść. Kurwa, ścierwo pierdolone. Tam kurwa gdzieś po środku trzymę i chuj. Nie chcę puścić. O. Gdybym choć od zwyczajnego pokonał. Nie wiem, kurwa. Niby idzie, ale gdzieś to świnia tam trzymie ten komutator i tu po prostu w tym miejscu jest zacięte to, kurde. No, teraz niby poszło ten komutator, ale z tego burdelu jest niby komutatory są poluzowane, kurde. O, idzie po jednym, kurde, ale bieda. Ale idzie, no. O, chociaż zwyczajnego 50 pokonam. Bo on rozbierał to w pół godziny, ten wirnik. No, Juri wygrał te. To starcie. Wirnika. Rozpierdusze wirnika. No, muszę przyznać, kurde, Juri, jesteś gość. O, to jest też mieć. Czysta, zajebista miedź, chociaż takie papierki już wypalone tu są, ale to wszystko jest miedź. O, wyłazi jakieś, kurde, ścierwo takie. To jest miedź, miedź, miedź. Myślałem, kurde, że to troszeczkę lepiej pójdzie, no ale chociaż będę miał drugie miejsce, bo Juri rozebrał ten wirnik w 8 minut i coś tam czasu, a ja mam już ponad 10 minut chyba będzie, nie? Bo coś tam pierdoliłem, gadałem i co? No dobra, za bardzo nie cieszyłem na ten wirnik, no bo z wirnikami wiecie jak jest, kurde, trudno jest. Teraz to wyłazisz, świnio. Jak trzeba było na czas wyłazić, gdy był pierwszy, to kurde, nie wyłaziliście. Pieprzone komutatorki. Dobra. Wirnik jest rozebrany, tutaj tylko stał. To jeszcze powybieram trochę tych komutatorów. Żeby wylatywało z tego. Dobra, przynajmniej jest kompletna rozbiórka. Niektórzy kręcą niekompletne rozbiórki, nie rozbiorą do końca. I raczej pierdolą, kurde. Ciężko, dobrze, nie da się. Kurde, no i myślałem, że się też poddam, ale... Ale nie poddałem się. Całe szczęście, kurde, teraz to wybieraj to z tego bordelu tu. Tak, mieć, tam są komutatorki, druciki, cyk. Komutatorki się wydaje, ale też sporo ważą. Też tam coś tam przyradzą na tej wadze. Są druciki. Tak, no i co? Ile to? Dajmy temu 12 minut i wynik jest rozebrany. Dobra, teraz ważenie tej czystej miedzi i potem wsadzanie do mojego baniaczka. Z miedzią oczywiście, bo ja mam takie baniaczki, takie pojemniki
plastikowe na miedź. O, to są komutatory właśnie, takie malutkie. One też sporo ważą, warto je wyrobić. Dzisiaj to było takie na czas. I zobaczymy, ile będzie tej miedzi z tego wirnika. Dobra, tu już nic chyba nie ma na tej ziemi. A jak będzie, to potem dorzucę chyba jakiś komutator. I co? Fuj, ale prochu. Dobra. Nic, idziemy ważyć, ile tej miedzi było w tym wirniku od pana Ostrego. Tyle miedzi wkładał w tym pojemniku i... O, 970 gramów z wirnika od Ostrego. 970 gramów miedzi z wirnika. No i jeżeli się podobało, no to wiesz, co masz robić. To do następnego. Cześć. Zajebista waga. No kurde, znowu bez rękawic. No teraz ten burdel to będzie sprzątał.